Dzień dobry, z tej strony Marta Florkiewicz-Borkowska, pani Flobo. Słuchajcie, chciałabym pokazać wam, jak przeprowadzić burzę mózgów z wykorzystaniem narzędzia Answer Garden. Answer Garden to jest narzędzie, które wykorzystujemy totalnie bez logowania się, bez tworzenia jakiegokolwiek konta, oraz również bez wymagania od uczniów zalogowania się czy też wpisywania jakiegokolwiek kodu stronkę podam oczywiście również w komentarzu i jak to działa, no żeby, żeby w ogóle utworzyć link który przekażemy uczniom do tej burzy mózgów to musimy nacisnąć tutaj na plusik naciskamy plusik i słuchajcie, pierwsze co, pierwsze co to piszemy jakiś tytuł no to mi się pokazuje tytuł taki ostatniej mojej burzy mózgów jaką przeprowadzałam, czyli na przykład jaki tytuł bajki, filmu określa Twoim zdaniem miniony rok Taki tutaj miałam tytuł, to dobrze, niech wpadnie. No i słuchajcie, potem mamy różne moduły i opcje. I ja zachęcam do tego, żeby wykorzystać moduł, opcję Brainstorm, czyli burzę mózgów. Dlatego, że Classroom powoduje, że, że każdy uczestnik może zatwierdzić nielimitowaną liczbę odpowiedzi, ale może zatwierdzić każdą odpowiedź tylko, tylko raz. Hmm. czyli nie może się powtarzać po prostu y, odpowiedź, a jak zrobimy brainstorm, to zobaczcie, y, może być nielimitowana liczba odpowiedzi, ale też y, kopie tej samej odpowiedzi, tak, czyli, czyli no w zależności czego chcemy. Jeżeli zależy nam, aby w tej burzy mózgów nie powtarzały się odpowiedzi, to robimy classroom, a jeżeli jest nam to obojętne, bo idziemy za takim flow uczniów i co im się nasunie, no to robimy brainstorm. No i słuchajcie, co jest ważne, ilość znaków. Jeżeli zostawimy 20, tak proponuje program, no to będzie to, będą mogli tutaj niedużo napisać, a jak zmienimy na 40, no to będzie tutaj ta maksymalna liczba, liczba znaków. Jeżeli chcecie zahasłować ten link, możecie to zrobić. Jeżeli chcecie, żeby wysłać maila, to wpisujecie tutaj. Hmm, możecie włączyć bądź też wyłą wyłączyć filtr spamowy. No i tak naprawdę, na, na, jeszcze interesuje nas sam dół, gdzie wybieramy, przez ile ma to być aktywne. Czyli przez ile nasz link ma być aktywny, czyli godziny, jeden dzień, jeden tydzień, czy w ogóle ma być ukryty. E, no ja z reguły nastawiam na jeden dzień, bo mi to totalnie wystarczy. No i naciskamy: Create, stwórz. No i zobaczcie, tak wygląda. Tak wygląda ta strona. I teraz. Ja, Taki link, który tu jest u góry, kopiujemy i przekazujemy naszym uczniom, czy też uczestnikom szkolenia, którzy tutaj mają napisać e, odpowiedź. Tak, czyli na przykład ja piszę Mission Impossible e, i zatwierdzam. Wielkość liter, słuchajcie, akurat tu nie ma znaczenia, bo wszystko wykazuje małymi. I teraz, jak na przykład e, jeszcze raz się pojawi to, powiedzmy, że ktoś inny zapisał. No to jak ja najadę teraz na ten wyraz, to będę widzieć, że na przykład dwie osoby to samo wpisały, więc tak to działa. I teraz jak wpiszę na przykład kolejne, no to to się pojawi, czyli każdy może wpisać ile chce. O, coś tutaj mi się zadziało. No niestety przez przypadek chyba coś nacisnęłam. A jest, już wróciłam. Dobra. Pojawiła mi się po prostu jakaś reklama. Więc każdy, kto tutaj, co tam jeszcze można na świat, według. Kiepskich. No to więc każdy może tak jak wam pokazywałam, zaznaczyłam nielimitowana ilość. E, można też używać tych samych. Słuchajcie, później, jak powstanie ta chmura wyrazowa bo to będzie taka chmura wyrazowa powstawała nie zapominajcie mówić uczniom, żeby odświeżali. Wtedy będą widzieć pojawiające się nowe opcje i wy też sobie odświeżajcie. E, słuchajcie, to możemy to potem po prostu zapisać jako, jako zrzut, zrzut ekranu. Możemy to też od razu naciskając share. Udostępniać na różnych mediach społecznościowych. Zobaczcie, tu jest na dole link. Możemy również osadzić na stronie i tak to będzie wyglądało. No i też możemy wyeksportować. Tu macie możliwości, też w ten sposób eksport można załadować jako obrazek PNG, nie robiąc zrzutu ekranu. Także, jak widzicie, proste, szybkie, przyjemne, można bardzo szybko, szczególnie teraz w tych online'ach, zebrać różne informacje od uczniów. Zachęcam oczywiście jak zwykle do wykorzystywania.